Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatni dzień tygodnia z Ewangelią. Przyglądamy się i wchodzimy w głąb treści przypowieści o talentach. Przypowieść o talentach bardzo bogata, wielowymiarowa. Przypowieść, która może nas napawać otuchą, radością, ale może być nas także takim ostrzeżeniem. Każdy z nas jest obdarowany talentami. Każdy z nas może rozwijać talenty, może je pomnażać. Każdy z nas może poczuć przyjemność, radość w pomnażaniu talentów, może pomnażać talenty na chwałę Królestwa Bożego. Chciałbym, abyśmy w ostatnim dniu przyjrzeli się kim jest sługa użyteczny. Co zrobić, aby być sługą użytecznym? Dobrym przykładem jest już poznany przez nas na drodze tygodnia z Ewangelią święty Piotr. Przyglądaliśmy się mu w scenie powołania go nad jeziorem Genezaret, kiedy Jezus wszedł do jego łodzi, z jego łodzi nauczał, zaprosił go, aby Piotr wypłynął na głębie, zaprosił go, aby zarzucił sieci, pomimo całonocnej porażki, kiedy nic nie ułowili. Zaprosił go do współpracy dla Królestwa Bożego, do pociągnięcia innych. Piotr, który chociaż złowił obfitość ryb razem ze swoimi współtowarzyszami, jednak te ryby pozostawili i poszli za Jezusem. I później rozpoczęła się długa droga formacji Piotra, kształtowanie go na głowę Kościoła, na ucznia Chrystusowego. I finalną sceną, kiedy raz jeszcze Piotr jest powołany, raz jeszcze, kiedy Piotr jest zbudowany dla Królestwa Bożego i staje się sługą użytecznym po różnych mandrach porażek, doświadczeń, podążania za Jezusem. I w scenie opisanej na kartach Ewangelii świętego Jana, rozdział 22, wersety od 15 do 19, możemy zobaczyć i wydobyć treści, kim jest sługa użyteczny. Wsłuchajmy się w treść przekazu Ewangelii Janowej. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Kim jest sługa użyteczny? Sługa użyteczny to przede wszystkim ten, który bez reszty przynależy do swojego Pana. Ta przynależność nosi imię miłość. Piotr przynależy do Jezusa. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Czy pragniesz przynależeć do mnie? Czy chcesz być moim? I Piotr odpowiada: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. To jest to wewnętrzne przekonanie, że Mistrz mnie zna, że mój Pan mnie zna. Tak jak z przepowieści o talentach. Ten Pan znał swoje sługi i każdemu dał talenty według ich zdolności. Tyle talentów, ile oni potrafili pomnożyć. W pierwszym zapytaniu już mamy ważne elementy, które podpowiadają nam, co znaczy być sługą użytecznym. Sługa użyteczny to przede wszystkim ten, który razem z Jezusem spożywa posiłek. Spożyli śniadanie. Wcześniej mamy tę scenę także obfitego połowu, rozpoznania Jezusa nad brzegiem, który przygotował dla swoich apostołów ognisko, chleb, ryby.
każdego z nich poczęstował, każdemu podał ten posiłek, a wspólnie spożyli śniadanie. Dla nas to jest taka Eucharystia. Więc uczeń to ten, który jest blisko swojego mistrza, blisko Jezusa. Dzieli z nim swoje życie, dzieli z nim swoje trudy, swoje niepokoje, radości, nadzieje, to wszystko, czym żyje. A więc sługa użyteczny to ten, który określa siebie wobec dawcy swoich talentów, dawcy talentów, ten, który określa siebie wobec swojego mistrza i pana, wobec tego, który mu ufa. Nie ufa sobie, ale ufa bardziej mistrzowi, ufa Panu, ufaj Chrystusowi. Dlatego Piotr jest tym sługą użytecznym, który odpowiada Jezusowi na jego wezwanie. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Ta przynależność Jezusa, Piotra wobec Jezusa nazywamy miłością. Miłość, która nieustannie szuka wyrazów na nowe sposoby. Miłość, która daje przestrzeń do rozwoju. Miłość, która poszukuje odpowiedzi. Miłość, która ciągle szuka na nowo, w jaki sposób dać innym przestrzeń do postępu. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tak jak w przypowieści o talentach. Wszyscy Ci słudzy otrzymali według własnych zdolności. Ten Pan znał ich. Każdemu określił ilość talentów na miarę sług. Na miarę zdolności wyposażenia tych sług, że mogli te talenty rozwinąć, pomnożyć. Także Jezus zna Piotra i Piotr zdaje sobie z tego sprawę, to Jezus ma pełnię wiedzy o nim. Ma to doświadczenie niegodności, ma to doświadczenie zakorzenienia w swoim mistrzu i Panu. I kolejny element, paść baranki moje. Kolejny element jeszcze raz zaufania, powierzenia swojej majątności. To są baranki Jezusa. One są powierzone Piotrowi w duchu właśnie zawierzenia, powierzenia. Teraz Piotr tę misję podejmuje i to są jego talenty, które będzie się rozwijał. Nieustannie będzie szukał nowych sposobów, aby być tym pasterzem, być tym, który będzie wyznaczał nowe szlaki, nowe horyzonty, nowe pastwiska swoim barankom, swoim owcom. I później jeszcze dwa razy Jezus zapyta o to samo Piotra. A więc sługa użyteczny to także ten, który ufając Panu, wypełniając Jego misję, uczestnicząc w Jego majątności, nie obawia się o swoją przyszłość. Przyszłość nie napawa go lękiem. Przyszłość jest dla niego, dla sługi użytecznego, tylko okazją do jeszcze większego wielbienia swojego Pana. Czyli sługa użyteczny to ten, który totalnie bez reszty określa siebie wobec swojego Pana. Ufa Mu, podąża za Jego Słowem i uczestniczy w Jego projekcie, w Jego misji, w Królestwie Bożym, czyli w tej misji, którą Jezus zaprasza każdego z nas. I niech każdy z nas usłyszy tak w głębi swojego serca to słowo, które usłyszał Piotr. Pójdź za mną. Nie lękaj się pójść za Jezusem. Pożyć wszelkie swoje jakieś niepokoje, zahamowania, bariery. Niech to słowo wybrzmi w Twoim sercu. Pójdź za Jezusem. A Jezus da Ci rozwój, Jezus da Ci pasję życia, Jezus Twoje życie ukierunkuje, da Ci tą perspektywę niewypowiedzianej radości, czyli uczestnictwo w Królestwie Bożym.